Podróżuję od 10 lat i od 6 lat większość mojej drogi pokonuję w pojedynkę. Nie mogę powiedzieć, że zawsze to było łatwe. To nie była tylko taka droga nakreślona na mapie, fizyczna, ale też taka moja osobista droga do pełnej satysfakcji z tego, co przeżywam. A przeżywałam dużo. Podróże autostopowe, motocyklowe, piesze, kamperem, po Afryce, Azji, Europie i Amerykach. Było kilka błędów, przypałów, ale też tęsknot i trosk. I wszystkie te emocje były jak najbardziej naturalne. Były tego częścią, której mogłam się spodziewać. Ale to mnie absolutnie nie powstrzymywało. Każdego dnia wrzucam siebie do całkiem nowego środowiska, w którym nie znam żadnych twarzy, w którym nie znam sklepów i rozkładów produktów na półkach, w których nie mam sąsiadów, nie mam przyjaciół, nie mam znajomych. Codziennie buduję na nowo swoją rzeczywistość. Tak od zera. Wybieram nowe miejsce i muszę w nim znaleźć sposób na zaspokojenie podstawowych potrzeb, ale też dostarczenie sobie rozrywki i nowych wyzwań. I choć realizacja tego może być nieco trudniejsza niż w warunkach znanych, domowych i bezpiecznych, to zawsze satysfakcjonuje znacznie bardziej. To trochę jak z pójściem na studia, gdy po życiu z rodziną i uczęszczaniu do podstawówki i liceum w najbliższej znanej okolicy przychodzi pora na wyprowadzkę, zmiany miasta, w którym wszystko jest nowe i trzeba rozpocząć kilkuletnią edukację z zupełnie nowymi osobami. To jest stresujące i ekscytujące. Krok po kroku poznaje się swój nowy tryb życia, nowych ludzi, nowe otoczenie i wyrabia się nową rutynę. To jest to uczucie, które jako osoba stale podróżująca musiałam najpierw zaakceptować, potem oswoić, dopiero później poznać i przeanalizować, a nawet na końcu pokochać. I tak jak na studiach, stopniowo to nowe staje się tym własnym. Tym stworzonym na własnych warunkach, choć czasem trudnym i pełnym wyzwań. Od nowa, od podstaw można zbudować swoje środowisko, które będzie grało z naszymi emocjami i potrzebami. I dopiero po latach widzę, że każda ta niby przypadkowo poznana osoba, czy to w podróży, czy na studiach, miała ogromny wpływ na moje życie, rozwój i świadomość. Były to osoby spotkane w sklepach, na stacjach benzynowych, w autobusach, w hostelach i hotelach, na plażach i na szlakach. Osoby podróżujące, ale też osoby mieszkające w miastach, które odwiedzałam. Osoby starsze, młodsze, studiujące, pracujące, ale też żyjące takim trybem życia jak mój. W ciągłym ruchu. A wiele z tych osób zostało na dłużej. Just west of the river, Mississippi mud running in my veins. And on the road is where I found freedom. And hotel rooms is where I found peace. I spent my whole life running. Czasem najlepsze znajomości zaczynają się od pytania o drogę. Nie bój się prosić o pomoc. It's gonna be, it's gonna be, it's gonna be a long way home. Studia? Dasz radę. Damy radę.